Dzień dobry, witam Państwa. Dobrze mnie słychać w ten sposób? Powiem kilka słów na temat Unii Europejskiej, na temat naszego członkostwa w Unii Europejskiej, no i przede wszystkim na temat bilansu tego członkostwa Polski przez te dwie dekady. Opisałem to dość dokładnie w tej książce 20 lat w Unii, bilans członkostwa, którą można nabyć na stoisku tu zaraz obok pana prezesa Janusza Korwin-Mikkego, który tam siedzi. I jaki jest ten bilans? Proszę Państwa, większość Polaków uważa, że zyskujemy na Unii, że zyskujemy na Unii. Dlaczego tak mówią? Nie tylko Polaków, ale mówią to politycy, mówią to dziennikarze. Oni mówią, że z jednej strony Polska wkłada pieniądze, z drugiej strony wyciąga z tej Unii, no i wychodzi im, że zyskujemy. Niestety to nie jest prawda. To znaczy, prawda jest taka, że rzeczywiście składka członkowska to około 1% PKB średniorocznie przez te 20 lat. Z drugiej strony mamy te dotacje unijne. I dotacje unijne średniorocznie przez te 20 lat wyniosły około 3% PKB Polski. To oznacza, że netto zyskujemy 2% PKB. Problem w tym, że to nie jest żaden bilans członkostwa Polski w Unii, po pierwsze. Po drugie, nie mówią nic na temat kosztów pozyskiwania dotacji unijnych, jakie ponosi nasz kraj jako beneficjent tych pieniędzy. Jak to wygląda? Te koszty można podzielić na kilka rodzajów. Jest biurokracja dodatkowa, jest dodatkowa korupcja związana z dotacjami unijnymi. Samorządy, które finansują czy współfinansują również z dotacji różne projekty, różne inwestycje tak zwane. Potem te projekty muszą być utrzymywane. Czy to Dom Kultury, czy to Akwapark, czy to jeszcze co innego, to potem wszystko trzeba utrzymywać i na to już Unia tego już nie współfinansuje. Do tego dochodzi oczywiście wielkie marnotrawstwo, które jest związane z każdym wydatkowaniem środków publicznych. A te pieniądze, które przychodzą z Unii, to są pieniądze publiczne. Mało tego, za te pieniądze robi się różne rzeczy, które nam szkodzą. No na przykład zwężanie ulic. Są projekty współfinansowane z Unii, gdzie pieniądze idą na remont ulicy, ale jednym z warunków jest zwężenie ulicy, tak żeby jednym pasem jechał tylko autobus na przykład. Betonoza, proszę Państwa. Również Unia Europejska współfinansowała betonozę w naszych miastach. Ścieżki rowerowe. Są ścieżki rowerowe również takie, po których przejedzie jeden rower raz na miesiąc. Na przykład w moim mieście jest taka ścieżka i to najczęściej ja jadę tym rowerem. Unia współfinansuje również na przykład fotoradary. Czy to jest na naszą korzyść wychodzi? No dobrze, to są te koszty, ale mamy jeszcze innego typu koszty. Wszelkie dotacje są ingerencją w rynek. Oznacza to,
że zasoby są wykorzystywane, zużywane w sposób nieoptymalny. O inwestycjach tych unijnych decydują urzędnicy. Czyli to nie rynek, to nie konsumenci mają decydować, co jest potrzebne, a co nie, tylko jak się okazuje, urzędnicy. No i trzecia kwestia, kwestia polityczna. Ja podaję taki przykład. Za rządów cara w Królestwie Polskim na najdalszych zakątkach, w najdalszych rubieżach przy granicy zachodniej w Królestwie Polskim budowano cerkwie. No ale po co budowano cerkwie? No przecież mieszkali tu katolicy. No na przykład Sosnowiec, na przykład Łódź. No było kilkudziesięciu jakichś tam urzędników carskich, którzy przyjechali, prawda, sprawować władzę. Ale przede wszystkim te cerkwie budowano po to, żeby pokazać, że tu również sięga władza cara. Tu rządzi car. W tym samym celu wybudowano, jak Państwo wiecie, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, żeby pokazać, że w tym kraju rządzi Moskwa. I taki sam cel propagandowy mają dotacje unijne, a konkretnie te wszystkie propagandowe tablice, które mówią o tych dotacjach. Tu Bruksela daje pieniądze, więc musicie się słuchać. O to chodzi. Ale to nie wszystko, bo jeszcze okazuje się, że dotacje unijne mogą być narzędziem szantażu. Wielokrotnie przekonały się o tym na przykład Węgry. Kiedy Orbanowi zabierano pieniądze, dotacje unijne, dlatego, że nie prowadził takiej polityki dotyczącej imigrantów, jakiej sobie życzyła Unia Europejska. Ale u nas było to samo. Pamiętamy kilka samorządów w Polsce południowo-wschodniej wprowadziło uchwały prorodzinne. I co się stało? Wstrzymano tym samorządom dotacje unijne. To jeszcze było za PiS-u. Rząd mieliśmy z PiS-u. Samorządy również były pisowskie. I rząd pisowski naciskał na te samorządy, żeby cofnąć te uchwały prorodzinne, żeby dostawały znowu dotacje unijne. I oni to cofnęli i te pieniądze wróciły. No nie na tym polega suwerenność i niepodległość. Kto daje pieniądze, ten rządzi, proszę Państwa. Po to są również potrzebne dotacje unijne. No dobrze. Ale mówi się, że niektórzy mówią, że nie musimy korzystać z paszportów, możemy przejeżdżać przez granicę bez problemu. Tak, to prawda. Tylko czy stało się to 1 maja 2004 roku? Pamiętają Państwo, kiedy się to stało? Czy ktoś z Państwa poda datę? Nie słyszę, nie widzę. Proszę Państwa, to stało się w grudniu 2007 roku, czyli jak już byliśmy 3,5 roku w Unii Europejskiej. To jest kwestia strefy Schengen i tak to funkcjonuje. No więc proszę Państwa, piszę o tym w tej książce. No dobrze, czyli co? Nie ma żadnych korzyści z Unii?
Moim zdaniem jest jedna korzyść z Unii. Korzyść jedna, jedyna, ale dość istotna. I polega ona na tym, że polskie firmy mają dostęp do 415 milionów konsumentów w ramach unijnego wspólnego rynku. Rzeczywiście wiele firm, a nawet całych branż polskich na tym zyskało. Można to sobie sprawdzić choćby w danych statystycznych GUS-u. Branża rolno-spożywcza bardzo wzrósł eksport. Branża meblowa, transport towarów. Okazało się, że tak wzrósł transport polskich firm na zachodzie, że Unia Europejska postanowiła to jakoś ograniczyć nawet. Tak bardzo wzrósł. Czyli jednak była, czy nawet nadal jest jakaś korzyść z Unii. I proszę Państwa, mam takie jeszcze jedno pytanie odnośnie właśnie tego wspólnego rynku. Czy Państwo, może tak, powiem, że istnieje olbrzymia nierównowaga, jeśli chodzi o dochody zagranicznych firm, które zainwestowały w Polsce i dochody polskich firm, które zainwestowały za granicą. I proszę Państwa, żeby nie przedłużać, od razu powiem, że w roku 2004, kiedy wchodziliśmy do Unii, dochody firm zagranicznych, które zainwestowały w Polsce, były, uwaga, 1000 razy wyższe niż dochody polskich firm, które zainwestowały za granicą. Przez kolejne 18 lat, bo najnowsze dane są z roku 2022, to są dane NBP, ta sytuacja się polepszała z naszego punktu widzenia. Oczywiście rok 2004 polskie firmy miały mało kapitału i to głównie z tego wynikało, ale to nie zmienia sytuacji, że było jak było. I proszę Państwa, w roku 2022 te dochody firm zagranicznych, które zainwestowały w Polsce, już były tylko 4 razy wyższe niż dochody firm zagranicznych polskich, które zainwestowały za granicą. Średnio przez te 18 lat te dochody firm zagranicznych były 13 razy wyższe. Efekt był taki, że w tym okresie, przez te 18 lat, polska gospodarka została wydrenowana przez koncerny zagraniczne na kwotę 1 150 000 000 000 zł. To są oficjalne dane polskiego Ministerstwa Finansów. Ale żeby nie mówić tylko o gospodarce, chociaż to też się wiąże z gospodarką, podam taki przykład jeszcze. Pamiętają Państwo, że w roku 2003 mieliśmy referendum akcesyjne. W czerwcu dokładnie to było. I w tamtym okresie był taki Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, którego celem było stręczenie Polakom Unii Europejskiej. I oni wysmarowali taki raport, który ukazał się w kwietniu roku 2003, w którym napisano, jak to będzie dobrze, jak Polska wejdzie do Unii i jak to będzie źle, jak w referendum Polacy zagłosują przeciw. I proszę Państwa, ten raport, mniej więcej w okresie, jak kończyłem pisać tę książkę moją 20 lat w Unii, dokładnie przeczytałem. I powiem tylko tyle, że tam prawie nic się nie sprawdziło. Jeśli się coś sprawdziło, to nie w takim czasie, jak oni przewidywali. Na przykład, podam taki przykład, no skrajny przykład, dotyczący emigracji Polaków do pracy za granicę. Oni w tym raporcie przewidywali, że za granicę wyjedzie maksymalnie 100 tysięcy osób. I co się stało? W 2004 roku Polska była w Unii 8 miesięcy.
już w ciągu tych 8 miesięcy za pracą wyemigrowało z Polski 1 000 000 Polaków. Potem było już tylko gorzej. Rekord to były lata 2016-2017, kiedy poza Polską pracowało Polaków, którzy wyemigrowali, ponad 2,5 miliona Polaków. Oczywiście budując dobrobyt nie Polski, tylko Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i tak dalej. Ale proszę Państwa, to jest tylko początek. Ja mam taki wykres właśnie odnośnie tego, może jeszcze za chwilę, jeszcze jedną rzecz powiem najpierw. Niektórzy wyliczają, ekonomiści, że na tym wspólnym rynku polska gospodarka zyskuje około 10% PKB co roku. Więc patrząc na te 2%, które mamy zyskiwać, ale nie zyskujemy, bo to są tylko transfery i tak dalej, te koszty i to, co mówiłem wcześniej, tu mamy kwestię 10% PKB. Zyskujemy około 10% PKB co roku. Ale niestety jest jeszcze druga strona medalu. A ta druga strona medalu to wszystkie unijne regulacje. Te wszystkie tony unijnego prawa, które musimy implementować do prawa polskiego. Różnego typu przymusowe inwestycje, transformacje energetyczne, europodatki i wiele, wiele innych rzeczy. I to również wyliczono, że kraje członkowskie tracą na tych regulacjach unijnych około 10% PKB. Tylko że te wyliczenia dotyczyły okresu, zanim mieliśmy do czynienia z Europejskim Zielonym Ładem. I co oznacza Europejski Zielony Ład? Ja zrobiłem taki wykres na podstawie wyliczeń Instytutu Rousseau, to jest francuski instytut. Oni wyliczyli, że żeby Polska osiągnęła zeroemisyjność, tak zwaną dekarbonizację do roku 2050, to musimy zainwestować pieniądze prywatne i pieniądze publiczne na poziomie 2 400 000 000 000 euro. To jest ponad 10 bilionów złotych. Akurat ten wykres podaje właśnie te dane w euro. Ile to jest pieniędzy, proszę Państwa, bo większości z Państwa po prostu się te liczby nie mieszczą w głowie. No jak ja to czytałem pierwszy raz, też mi się to nie mieściło w głowie. Proszę Państwa, ten niższy słupek to są wszystkie dotacje dla Polski z Unii Europejskiej netto, czyli po odjęciu składki, jakie Polska otrzymała przez 20 lat. Te inwestycje do roku 2050 są 15 razy wyższe niż wszystkie dotacje, jakie Polska dostała przez 20 lat. Tyle pieniędzy mamy zmarnować, tyle pieniędzy Unia Europejska żąda, żebyśmy zmarnowali. Po to, żeby osiągnąć urojoną zeroemisyjność, jak twierdzą naukowcy, profesorowie, między innymi z AGH, osiągnięcie zeroemisyjności jest niemożliwe. Ale Zielony Ład to nie tylko te niepotrzebne inwestycje. Zielony Ład, proszę Państwa, to również europodatki. Ktoś z Państwa wie, od kiedy płacimy unijny podatek od nierecyklingowanego plastiku? Ktoś z Państwa wie? Nie wiecie Państwo, wszyscy płacicie od roku 2021 i Polska
Właściwie to nie idzie przez polski budżet, tylko idzie bezpośrednio do budżetu unijnego. Rocznie jest to około 2 miliardy złotych od takiego głupiego, nic nieznaczącego podatku. Ten podatek to jest nic, jeśli porównamy to z ETS-em i koniecznością kupowania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Jeśli odejmiemy darmowe certyfikaty, które Polska uzyskuje z Unii, to rocznie wydajemy, jako gospodarka, wydajemy na to ponad 40 miliardów złotych. Jedna firma, PGE, największa firma energetyczna, która ma między innymi Bełchatów, Turów, ale również energetykę z węgla kamiennego, w zeszłym roku zapłacili tego podatku 23,7 miliarda złotych. W ciągu jednego roku. Przez 7 lat jedna firma PGE musiała zmarnować na certyfikaty 65 miliardów złotych. A to tylko jeden z wielu europodatków przecież. W roku 2027 wchodzi ETS2, proszę Państwa. Wszyscy będziemy płacili więcej w ogrzewaniu. Węgiel, gaz, olej opałowy, paliwo. Na początku będzie to kwota około 25 miliardów. Na początku, kiedy uprawnienia jeszcze mają być tanie i mają być ograniczone do kwoty 45 euro, ale w kolejnych latach mają sięgnąć nawet 200 euro. I to są oficjalne przewidywania Komisji Europejskiej. To oznacza, że na przykład litr paliwa tylko z powodu ETS2 będzie droższy o 2 złote. Ale mamy kolejne podatki. Na przykład mamy podatek CAFE. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie taki podatek, który wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku. To jest podatek od przekroczonej emisji dwutlenku węgla przez samochody spalinowe. Unia Europejska wymyśliła sobie limit, że samochód spalinowy może wyemitować na przejechany kilometr 93,6 grama dwutlenku węgla i powyżej tego ma płacić od każdego grama 95 euro. Chodzi o sprzedaż nowych samochodów. I teraz, w zależności od tego, ile wynosi ta emisja, to zostanie ten podatek naliczony. Ile to wychodzi? Proszę Państwa, przeciętny taki samochód rodzinny w tej chwili emituje około 140 do 150 gram dwutlenku węgla na przejechany kilometr. To oznacza, że taki samochód zdrożeje o ponad 20 tysięcy złotych od 1 stycznia. Ponad 20 tysięcy złotych. Tego limitu nie spełniają nawet samochody hybrydowe. Samochody hybrydowe, na przykład hybrydowa Toyota Corolla, która jest samochodem bardzo oszczędnym, emituje około 100 gram dwutlenku węgla na przejechany kilometr. No więc kolejny podatek. To oczywiście nie wszystko. Będziemy mieli kolejne podatki. One już są zaplanowane i one są wdrażane w życie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje kolejne nowe projekty ustaw, które wdrażają stopniowo te wszystkie regulacje, o których teraz mówię.
Nie wiem, ile mam czasu, bo nie wiem... przepraszam, może mi ktoś powiedzieć, która jest godzina? 15.05. To chyba będę musiał kończyć, bo do 15.05 miałem mówić. Na koniec w takim razie, jak Państwo chcecie, będziecie chcieli więcej się dowiedzieć, to jest ta książka, 20 lat w Unii, bilans członkostwa. Natomiast powiem jedną rzecz jeszcze. Czyją rację stanu reprezentuje Unia Europejska? Niektórzy powiedzą, że niemiecką. Niektórzy powiedzą, że może niemiecko-francuską. No, w najlepszym wypadku dla nas to by była jakaś racja ogólnoeuropejska, prawda? Na pewno nie jest to racja polska. Dopóki Polska będzie w Unii Europejskiej, nasi politycy nie będą realizowali polskiej racji stanu, bo przyjmując te wszystkie unijne regulacje, unijne podatki, unijne dotacje, realizujemy poza polską rację stanu. Trzeba sobie to uświadomić. Proszę Państwa, na koniec tylko jeszcze dodam, że Europejski Zielony Ład to nie jest ostatnie zdanie Unii Europejskiej. Czeka nas jeszcze Niebieski Ład, który przyniesie kolejne regulacje, limity zużycia wody i kolejne podatki na wodę. To nie jest normalna gospodarka, to jest system centralnego planowania. To jest, proszę Państwa, zamordyzm. Zamordyzm realizowany przez biurokratów wbrew temu, co my potrzebujemy, wbrew polskiej racji stanu, wbrew polskiemu interesowi. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i za chwilę będzie kolejny mówca, prezes Janusz Korwin-Mikke. Dziękuję.